Cię. Te connais Michel. L'été dernier, dans nous, tu t'es songé la vie sous île. Avant la meilleure levée. Tu es vie, tu calmes la tchède. Mais ça m'a vu, t'as quand déjà que je te reste en vie. Mamy cię na obwód, quand wszedłeś do Pacyfiku. Pilnujecie, żebym się nie zgubił? Nauka Diza. Dlaczego tutaj? Nie przepadam za pogrzebami. Nikt cię nie zmusi, żebyś przeszedł nawet na swój własny pogrzeb. To z tobą miałem się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz. Niedługo. Czyli to pogrzeb? To ma coś wspólnego ze zleceniem? Myślisz, że zorganizowaliśmy pogrzeb specjalnie dla ciebie? Sprawdzacie mnie? Czy przyjdę sam? Jaki mam sprzęt? To jest jakiś test? Większość ludzi, z którymi pracujemy, znamy od dawna, nawet od urodzenia. Ciebie będziemy obserwować. Czyli tak załatwiacie sprawy w Pacyfice. Żadnych konkretów, żadnych imion. Nikt nic nie wie. Wiemy, jak ci na imię. Chcę pogadać z Brigitte. Jest tutaj? Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika. Pytaj o Placida. On opowie ci o zleceniu. Sprzedajecie tu mięso? Naprawdę? Actuellement les acheter kek. Qui ça la paix là? La pêcher est intelligent, il semble. Kiepsko mówię po kreolsku. Yo parle mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlons seul grain. To chyba mam strasznego pecha, nie? Comme translation, pas maton. Szukam Placida. Placid. Gardez ici là. Do do ti 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 mo. C'est au même, continuez. Do. Placid, gardez là. Ty jesteś Placid? Chcę gadać z waszym szefem. Zdawało mi się, że sprzedaż ptaków jest nielegalna. 6 lat temu ogłosili, że przenoszą zarazę. I co? Nagle przestały? To nie jest na sprzedaż. Czego chcesz? Słyszałem trochę o was. Tak? Voodoo Boys. Najlepsi netranerzy w mieście. Tak mówią. Bo nikt przecież nie wie, co tak naprawdę robicie w sieci. Dobrze. Najbardziej zaawansowany czarny soft, kradzieże z korporacyjnych banków danych, wojny sieciowe z Netwatchem. Ale nikt nie wspominał o kurczakach. W kaplicy powiedzieli, że mam z tobą pogadać. Przysyła mnie Mr. Hands. Podobno masz dla mnie jakieś zlecenie. Nie tutaj. Chodź. Gdzie idziemy? Tune, funu dejo! Tędy. Zepa! Tune na villa! Tune na Pacifica! Szansa na rozwój.
Pacyfice. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko, co zarobią, wraca do firmy. Bo to korporacje sponsorowały budowę. Nas interesuje Grand Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyli. Do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? A teraz zajęli je animalsi. Hej, Placid! Mój jest auty, pilot! Okej, mój Balwini, witam. Granerta. Upad bizwe. Gielot ki gieli pi mal. Pete ma zeze bu, ma pono pujo respos. Merci. Idziemy. Już blisko. Czego chciał tamten dzieciak, którego rozpierdoliłeś? Lasin! Ugeo mimi! Parzo dia. Mi uteci! Uta emili. Me paplie. Miałeś już do czynienia z animalsami? Tak, bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z gim. I dlatego ja... Wszystkiego się dowiesz. Strategicznie to chyba nie ma dla nich sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego? Nie wychodzą poza gim. A wiecie, ilu ich tam jest? Około 30. Winina, tutaj pogadamy. Siadaj. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Co jest? Może najpierw mi kurwa powiesz, co robisz? Wziąłeś zlecenie. Masz robić, co mówię. Podepnij się. Nie podoba mi się to. No, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad uchem. Evelyn Parker. Znasz ją? To nie jest nikt od nas. Ale pracowała dla was. Coś czuję, że się chyba nie dogadamy. Nie ta chemia. Ja to jakoś przeżyję. Czemu nie wysłaliście ludzi do GIM? Mamy inne metody. I co, sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz tech od Wiktora. A co, wy się znacie? Nie musimy. Przydałoby się wymienić parę części. A, czyli jesteś też Reaper Dokiem. Ma to coś wspólnego ze zleceniem? Czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten chip nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? A poza tym, wszystko w porządku? Problemy z siecią neuronalną, nagłe skoki aktywności kory mózgowej. Ale to coś jest nie tak? Pytałem o chip. To właśnie o tym chipie chciałem porozmawiać z Brigitte. Nie rozpoznajesz go? A powinienem? Widzę tylko, że jest uszkodzony. Czemu? Bo dostałem kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Ani razu nie zapytałeś mnie o kompetencje i doświadczenie. To nie jest rozmowa o pracę. Zrobisz dla nas jedną prostą rzecz.
Co konkretnie mam zrobić w GIM? Furgonetka. .30507. 3 sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić, skąd przyjechała ta furgonetka. To wszystko wasze nagrania? Mamy dostęp do różnych źródeł w okolicy i sygnału z satelit korporacyjnych. I żadna nie pokazuje, co dzieje się w GIM. To nie jest seryjnie produkowany samochód. Na tym też się znasz? Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. Zaawansowany tech nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Placid, Batman Kelly, abdy są okoj? Weme podla. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny. Poradzę sobie. Skup się. Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netrunnerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Tak. Zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś teraz podpięty do rezerwy naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę twoim pasażerem. Przez rezerwę będę wiedział, słyszał to samo co ty. Przeprowadzę cię przez GIM. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. Wiecie, kim jest ten netrunner w GIM? Czego chcę? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Czyli nie bardzo mi ufacie. Chcesz mnie sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Coś jeszcze powinienem wiedzieć? W pobliżu GIM są nasi ludzie. Powiedzą ci, jak dostać się do środka. Okej. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Brigitte, tak? Tak. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Skończyliśmy. Chyba nie bardzo lubicie tu obcych. Wyróżniasz się. Więc lepiej uważaj. Brigitte wie, że ma się ze mną spotkać? Czy może ten deal to twoja prywatna inicjatywa? Powiedziałem, że z nią porozmawiasz. Skoro nie wierzycie w voodoo, to skąd nazwa Voodoo Boys? Nie wiem. Pytaj tych, co tak o nas mówią. Wy sami używacie innej nazwy? Aha. I nie powiesz mi jakiej. No jasne. Co się dzieje? Mów. Sprawdzam, czy połączenie jest stabilne. U ciebie? Tak, chyba wszystko okej. Tylko tym razem poczekaj. Jesteś V? Wiedzą, że ich obserwujecie? My jesteśmy u siebie. Nasz teren. Nie musimy być dyskretni. Właśnie, ale najważniejsze, żebyś ty nie pchał się im w oczy.
Podobno wiecie, jak tam wejść. Przez podziemny garaż. Z tyłu. Cii. Tylko nie rób za dużo szumu. Dzieje się tam coś ciekawego? Odkąd tu jesteśmy, cisza. Ktoś wchodził, wychodził? No, raz pojechali po zaopatrzenie. A co, nudzi ci się? Jestem w środku. Widzę. Sprawdź furgonetkę. Jasne. Kamera w korytarzu, uważaj. Działa? Mówiłeś, że game od dawna stało puste. Animali się uruchomili. Hej, kto to był? A jak myślisz? Netrunner, którego szukamy, próbował cię skakować. Zakładamy ci dodatkowy lot. Na razie wszystko pod kontrolą. O, czyli już wie, że tu jestem. Zawsze go tak trafisz. Z nowym modelem to by nie przeszło. Bo ten ma sensor ruchu. Reaguje dopiero, kiedy się ruszysz. Nowe modele symulują pamięć mięśniową i reagują na twój zamiar, a nie na ruch. Czy co? Te nowe wiedzą, co zrobisz, zanim nawet zaczną. A z tym mogę bez przerwy ciąć kogo. Za. Dokładnie. Thank you.
Co kurwy? Załatwione? Bo Sasquatch się wkurwia. Nie, poszło gładko. A w ogóle to teraz Sasquatch siedzi w kinie. Kumasz? Lepiej tam niż tu. Skoro widzisz to samo, co ja, powiesz mi, co widzimy? Mapa przypływu danych w Pacyfice. Namierzają naszą sieć. Czyli kto? Netwatch. Zawsze chce nam się dobrać do dupy. Jak źle to wygląda? Nie wiem, ile już danych ściągnęli, ale mapa nie jest jeszcze kompletna. Dalej potwierdzają źródła. Czego dokładnie szukają? Wewnętrznych fortec danych. Jeśli sforsują nasz lot, położą całą sieć, cofniemy się do czasów Bartmosa. Ale macie chyba jakieś webcrawlery, mirrory kodu? Mamy. Ich też szukają. Okej. Okay. Co mam robić? Musisz dotrzeć do ich agenta. Teraz łatwo go namierzyć. Popatrz na mapę. Jest w kinie. Wycofaj się. To nie twoja wojna. Mart! Co jest? Co się dzieje? Odciął nas. Już wie, że tu jesteś. Idź po niego. Nie możesz go zhakować przez sieć. Musi być podpięty do furgonetki. Ma za mocne zabezpieczenia. Musisz do niego dotrzeć bezpośrednio. Okej. A jak już go znajdę? To ci powiem, co robić. Agent próbuje cię odciąć. Animalsi zaraz tu będą. Możesz przejść szybem windy na lewą stronę lobby. Wtedy cię nie zobaczą. Wyłaź! Wcale cię nie pobiję! Obiecuję! Gdzie się chowa moja suka?
co? Co się dzieje? Będziesz miał towarzystwo. Przeskanuj ją od razu. Aż tak źle? Na pewno ma jakieś słabe punkty. Trzeba znaleźć tego frajera! Gdzie ten? Chodź! No chodź! Hej, spokojnie. Co zrobiłeś? Teraz możemy porozmawiać na osobności. Przerwałem łącz... I straciliśmy łączność. Sytuacja pod kontrolą. Tak, podłączam się do niego.
Hej, Vi. Wszystko w porządku? Daj mi chwilę. Przed chwilą wyglądałeś tak samo. No to już mi lepiej. Co się stało? A jak myślisz, Voodoo Boys cię wyruchali? Zrobili z ciebie jebanego kamikadze. Załatwiłeś, co chcieli, przestałeś być potrzebny. A jeśli to Netwatch mnie wypłaszczył? Voodoo Boys mogą nawet nie wiedzieć, że przeżyłem. Ta. W takim razie Placid się kurewsko ucieszy na twój widok. Okej, chodźmy do Batis Hotel. Nie możemy teraz odpuścić. Mam nadzieję, że skurwiel lubi niespodzianki. O kurwa! Żyje! Chcesz rozmawiać z Placidem? O niego ci chodzi? Mogę cię zawieźć. To jedziemy. Wsiadaj. Myślałem, że już po tobie. Co się w ogóle odpierdoliło? Straciliśmy z tobą łączność. Tego nie było w planie. Widziałem, jak likwidowaliście tagi agentów. Więc nie mów, że nie wiesz, co się tam działo. Wiem, co widziałem. Trafiłeś na pole bitwy i oberwałeś to wszystko. Musiałem wyciągnąć przede wszystkim moich ludzi. Walczyliśmy też o ciebie, ale Mosley okazał się lepszy, niż sądziliśmy. Jakich ludzi? Kogo? Między innymi Brigitte. Netwatch trzymał ją tam wymrożoną w sieci. Więc cała ta akcja była w twoim własnym zasranym interesie, skoro masz do niej sprawę. Ja pierdolę. Szkoda, że tego wszystkiego nie wiedziałem, kiedy mnie tam wysyłałeś. Asie, musimy zejść na dół.
To jeszcze nie koniec. Netwatch tu wróci. Chyba nie chcesz zabrać go ze sobą do krypty. To zwykły ranion. Widziałaś jego skany? Widziałam. Soti konia. Fetutmun Soti. Czyli to ty jesteś Brigitte. Niełatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. Czyli wiesz o biochipie. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Ile się dowiedziałaś z moich skanów? Na pewno więcej niż Placid. Rozpoznałaś biochip, bo to ty szukałaś go wcześniej. Zbadamy cię. Skoro przeżyłeś w GIM, to na pewno kosztem konstruktu. Chcesz mi grzebać w głowie? Nie bardzo mi to leży, bo mam teraz tak jakby kryzys zaufania. Trafiłeś do nas w złym momencie. To mają być przeprosiny? Na przeprosiny dostaniesz coś ekstra, kiedy już ustalimy, ile chcesz za sam biochip. O ile jest w dobrym stanie. Biochip był uszkodzony już wcześniej. Właśnie dlatego tu jestem. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć. Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Evelyn Parker. Coś ci to mówi? Evelyn? Ta dziwka z domu lalek? Skoro to dzięki niej do nas trafiłeś, to jednak na coś się przydała. Dobra, możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty, tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Serio? Chyba dość już dla was zrobiłem. Tak czy inaczej, musimy zbadać biochip, zanim spróbujemy go usunąć. Bo co? Może się nie udać i zostaniecie z niczym. Przecież obiecałam, że ci pomożemy. Okej, okay, możemy iść. Widać, że kochacie to miejsce. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijnych. Mimo wszystko. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. Tędy. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach? Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Agent Netwatchu nie zorientował się, że masz biochip. Nie dałem mu okazji. Dobrze, to by skomplikowało nasze sprawy. To dawny tunel metra. Nie, to część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. Ville Courant. Prowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. Czym to się różni od zwykłej eksploracji sieci? Interfejs pozwoli ci zobaczyć warstwy danych z sieci bezpośrednio i w uporządkowany sposób. To, co widzą zwykli netranerzy, to tylko mapa. Nie mogą zobaczyć głębokiej sieci, bo ogranicza ich własny sprzęt. Jaką mam gwarancję, że stamtąd wrócę? Będziesz cały czas w wewnętrznej warstwie naszej fortecy danych, pod kontrolą. Pod waszą kontrolą?
Gdybyś wiedział, kogo jeszcze możesz spotkać w cyberprzestrzeni, nie byłbyś taki wybredny. A, to znaczy, że macie własną wersję interfejsu Synthechu. Mamy własną wersję wszystkiego. Nie używamy techu z Night City. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhandem. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. O! Niby gdzie? Johnny mi o niej mówił. Ale niewiele. Johnny? Okej, Vi, chyba musisz jej powiedzieć. O czym? O nas. Konstrukt Johnny'ego jest aktywny. Mogę z nim swobodnie rozmawiać. Temu też się przyjrzymy. Myślisz, że mam halucynację? Rozmawiam z wymyślonym przyjacielem? Niewiele wiadomo o tym, jak engramy mogą współistnieć z ludzką siecią neuralną. No to powiem ci tak. Człowiek wychodzi na tym średnio. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Blackwallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Blackwall. To teraz już wiesz. Direction tutaj. Connecté. Connection stop. Johnny, wygląda na to, że masz być przynętą. Pasuje ci to? Okej, rób wszystko, co mówi. Czym tak naprawdę jest Blackwall? Wiem, że... Wiesz tyle, ile mówi wam Netwatch. Jedyna zapora sieciowa oddzielająca nas od dzikich powojennych SI. Wielkie zwycięstwo ludzkości. Tak, to brzmi jak Netwatch w przerwie na reklamę na kanale czwartym. Tak naprawdę Blackwall to sztuczna inteligencja o warunkach brzegowych ustawionych tak, by nie przepuszczać nic z jednej strony na drugą. Gdyby SI myślały jak ludzie, pewnie nazwałyby go zdrajcą. Czego chcecie od Alt? Tylko ona będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo za Blackwallem. Gdy nadejdzie zmiana, chcemy być po stronie wygranych. Zmiana? Kiedy powstał Blackwall, wszyscy myśleli, że wystarczy postawić ściany grubego, czarnego lodu, żeby odciąć się raz na zawsze od dzikich SI. A jednak, przy obecnym zaawansowaniu technologii, jesteśmy o krok od powtórzenia tamtej katastrofy. Korporacje nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale my tym razem będziemy przygotowani. Okej. Okej. I co teraz? Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, forteca danych. Pomost do głębokiej sieci. To wszystko wygląda, jakby było żywe. Cyberprzestrzeń jest w nieustannym ruchu. Oddycha. Interfejs dostosowuje zmienny przepływ danych do możliwości twojego mózgu. Ty jesteś szczególnym przypadkiem. Czyli ty widzisz teraz coś innego niż ja? Tak. Ale cyberprzestrzeń zawsze jest piękna. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do Alt. To powinno potrwać. Brigitte?
To jest. Benzyną i podpalisz? Tutaj! Silverhead! Nie będzie resaki! Skurwiel! To nie jest tylko twój zespół. Wiesz, po co to robię? Żeby wkurwić Arasakę i wreszcie zarobić kulkę? Tylko ty masz jakiś problem ze mną. Bo reszta już nie wierzy, że da się z tobą normalnie pogadać. Odjebało ci. Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol. Kurwa. Koncert? Czy Kerry? A? Mówiłaś, że nie przyjdziesz. Zmieniłam zdanie. Jesteś strasznie nabuzowany. Szkoda, że nic z tego nie będzie. Zawsze musisz wszystko spierdolić. Każdy kurwa dobry moment. Twój moment, chcesz powiedzieć. Czasami straszny z ciebie skurwiel, Johnny, wiesz? Strasznie się dzisiaj przypierdalasz. Dać ci coś na wyluzowanie? Nie tylko dzisiaj. Po prostu jesteś odporny na subtelne aluzje. I co? Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba kurwa wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny? Naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? Ale to fikcja. Tak jak ten koncert, jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy, jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. Jesteś tchórzem jak Kerry. Tylko ja mam jaja, żeby się postawić Arasace. I to was przeraża. Jasne, Johnny. Nikt cię nie rozumie. Właśnie w tym problem. Chyba coś ci się pomyliło. Przychodzisz tu, żeby się ze mną pieprzyć, a nie robić mi psychoanalizę. Wydaje mi się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Wydawało mi się,
że było coś więcej, że jesteś ze mną na tyle blisko, żeby mi truć dupę. No to ci się tylko zdawało. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhead! Dobre show! Halt! Gotene to są! Daruj sobie! I'm looking out for action. Guess I'm on a roll. Jutro też gramy. Mhm. No. Chodźmy stąd. Johnny, może napijesz się z nami? Innym razem, Pysiu. Ale może to już ostatni raz? Co? Co, Johnny? Zostaw mnie! Myślę, cię załatwili, co? No, proszę. Budzimy się. Kopę lat, Johnny. Ile to już? 2 tygodnie, odkąd ostatnio cię składałem? Tęskniłem. Gówno prawda. Nawet nie zadzwoniłeś, głupi sukinsynu. A miałeś przyjść na kontrolę. Jest dla mnie jak syn. Właśnie widzę. Jak to tam wygląda? Wsadziłem ci do dupy tyle rurek, że następnym razem mogę cię przerobić na ekspres ciśnieniowy. Poza tym masz syntetyczną wątrobę, bo twoja rozpadła się jak papierowa torba pełna gówna. No to teraz będę żył wiecznie. Dobrze się składa. Co z Alt? Z kim? Dziewczyna, która ze mną była. Przywiózł ciebie i tylko ciebie. Kurwa, zabrali ją. Nikt nic nie widział? Jego pytaj. Mówi, że nazywa się Thompson. To byłeś ty, tam Watson? Musimy pogadać. No dobra, jakoś to się trzyma. Spróbuj się oszczędzać chociaż kilka godzin, potem szwy powinny już trzymać. Aha. Johnny? A, chuj tam. I tak mnie nie posłuchasz. Ile widziałeś? Tyle, co ty. Chodziło im o nią. Ty po prostu byłeś w domu. A ty stałeś sobie i patrzyłeś na to wszystko jak ostatni chuj. Gdybym się wtrącił, rozwaliliby nas obu. Widziałeś, jaki ten gość miał refleks? Taki tech nie leży na ulicy. Czego chcesz? Szukasz materiału. Dlatego zgarnąłeś mnie z ulicy. Miałem materiał, ale ktoś go wepchnął do furgonetki i odjechał. Zamierzasz coś z tym zrobić?
To chyba twoja dziewczyna, co? Alt nie ma z tym nic wspólnego. Porwali ją, bo chcieli się dobrać do mnie. Ty w ogóle wiesz, że ona jest jedną z najlepszych netrunnerek na rynku? No i? Ma cokolwiek wspólnego z Arasaką, poza tym, że posuwają Johnny Silverhand? Dotąd pracowała dla ITS. Napisała dla nich sporo kurewsko dobrego czarnego lodu. Nie do obejścia. Nie do podrobienia. A teraz chcę jej Arasaka. To była zwykła międzykorporacyjna ekstrakcja. To z tobą miała się spotkać Alt? Chciała, żebym jej pomógł. To nie był pierwszy raz, kiedy próbowali ją porwać. Poprzednio miała szczęście. Bała się i przyszła z tym do ciebie? Tak. I zaczynam rozumieć, dlaczego. Okej, to czego od niej chcą? Kojarzysz SI, które nazywają Soul Killerem? Nawet jak na miejską legendę, to strasznie chujowa nazwa. Soul Killer naprawdę istnieje, a Arasaka właśnie zakontraktowała netrunnerkę, która napisała ten program. Teraz będą mogli użyć Soul Killera dla własnych celów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Arasaka będzie nie do ruszenia. Resztę możesz opowiedzieć mi po drodze. Co? Nie wierzysz mi? To jest bardzo proste. Arasaka chciała mnie sprowokować i udało im się. To co? Idziesz ze mną? Gdzie? Do Arasaka Tower. Odbić Alt. We dwóch? Pojebało cię? Po drodze zahaczymy o Atlantis. Mam tam swoich ludzi. Poczekam w samochodzie. Pośpiesz się. Poczekasz ile trzeba. Gdzie jest Rogue? Leż i nie fikaj. Silverhand! Mam tu rachunek z twoim autografem! Twój szczęśliwy dzień. Dzięki. Napijesz się? To co zwykle. Widziałeś Rogue? Jest na górze. Ale słyszałem, że wy już nie... No to źle słyszałeś. Pomóż mi! Podobno ze mną nie gadasz. Teraz gadam. A teraz? Pierdalaj! Co, kurwa, zapomniałeś, że to nam obiecałeś tę robotę? Czy może chciałeś... Będziecie białe 3 minuty za mną. Zdrzemnęłabym się. Johnny? Engels, jak tam? Mają tam jakieś prywatne spotkanie. Jest tam Rogue? Tak, ale... Wiem, prywatne spotkanie. Spokojnie. Będę kurewsko dyskretny. Nienawidzę tego miasta.
i tych pieprzonych osi... Johnny. Ciebie nie znam. Nie szkodzi. Najważniejsze, że wszyscy znają Johnny'ego Silverhanda. Potrzebuję twojej pomocy. Czekamy na klienta, któremu zależy na dyskrecji. Chyba już nie przyjdzie. No to nie mamy po co tu siedzieć. Dalej jesteś zła o tamto? O które tamto, Johnny? O to, że mi kłamałeś w żywe oczy i naraziłeś moich ludzi? Czy o to, że pod koniec posuwałeś też 3 inne laski za moimi plecami? Nowy partner? Ten twój urok osobisty jest jednak przereklamowany. Albo wyciera się z czasem. Szkoda. Masz jakąś sprawę, czy tylko się przypierdalasz? Wiesz co, rozumiem. Wiem, jak się czujesz, ale nie mamy na to czasu. To tobie się spieszy. To tylko zlecenie. Pilne i dobrze płatne. Ile? Nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Moja. Bo Rocker właśnie wyciągnął portfel. Kurwa, nie rozumiesz? Tu nie chodzi o żadne zlecenie. Pogrywa ze mną. Ostatnim razem... To tym razem będziesz mądrzejsza. I weźmiesz pieniądze z góry. No. To ile? Chodzi o Arasakę. Więc rozumiem, jeśli wolicie się wycofać. Jeśli chciałeś mnie zainteresować, udało ci się. Jeśli chciałeś zbić cenę... nie bardzo. Przecież wy tylko szukacie okazji, żeby się naparzać z korpami. Ale nie za darmo. To dobre dla Rocker Boyów. Proponuję podwójną stawkę. Potrójną. I idziesz z nami. Bo jeśli ona ci nie ufa, to ja też nie. Stoi. Stoi. Widzę, że to rzeczywiście pilne. Kurwa, Johnny, miałeś ogon! Silverhand? Pójdziesz z nami. Jasne. Tylko skończę. Chcecie się bawić? Ze mną? Zapraszam! Jesteś kurewsko popularny. Poddaj się! Na ziemię, gleba muje! Myślałam. Szybko wskakuj do windy. Kurwa, nie będzie z nich co zbierać. Długo jeszcze? Mamy kłopoty. Założę się, że na dole też będę mógł czekać. Zaparkowaliśmy na zewnątrz. Idziesz? Thompson czeka na mnie w samochodzie. Kto? Media, nie znasz.
Zobaczę, zobaczę. Ciągnąć za Arasaki? Alt Cunningham. Netrunner Gazet jest. Mhm. Ach tak? Na pewno przewieźli ją do wieży. Coraz lepiej. Jak niby chcecie to załatwić? Macie jakiś plan? Chcemy odwrócić ich uwagę. Zrobić trochę szumu. Zagramy Arasace pod samym oknem. Tak, że wylecą szyby. Wszyscy zapamiętają ten koncert. Nagrywasz? Tak, a co? Chcesz powiedzieć parę słów do kamery? Aha. Rób swoje i nie wchodź mi w drogę. Dobrze znasz tego Thompsona? Nie, a co? Nie podoba mi się. Media przynoszą pechę. Co? Może się tak pechowo złożyć, że ktoś zobaczy nagranie, na których włamujemy się do Arasaka. Będziemy się tym martwić, jak stąd wyjdziemy. No dalej, nie mamy dużo czasu. Wiesz co, może... Teraz musimy znaleźć rdzenie. Tak.
Staraj się. Teraz musimy znaleźć cię. Atakuje mnie! Słuchaj, ani ja, ani ty. Gotowi? Kurwa, zablokowali drzwi. Co teraz? Daj mi chwilę, zajmę się tym. Osłaniaj mnie. Jestem zbrojony! Zobacz, tam trochę! Ja spróbuję. Kurwa! Masz. Teraz widzę, po co go wzięliśmy ze sobą. 3, 2. Idealnie. Lepiej się odsuń. Ani słowa teraz. Kontakt! Uważaj! Otwieram ogień! Zrobiliście z Alt. Pracuję nad projektem swojego życia. Zejdź mi z drogi. Alt. Alt. Nie rób mi tego. Johna. Kurwa! Johnny. Co robisz? Dalej nagrywasz. Tylko tyle możemy zrobić. Pokazać ludziom prawdę. Nie zmień. Ona nie... Johnny! Zostaw go! Chcesz go zatłuc na śmierć? Musimy iść! Johnny! Ona nie żyje! No, mów, bo pękniesz. Co się potem stało z Thompsonem? Nie wiem.
Już nigdy nie pracowaliśmy razem. Może dlatego, że spuściłeś mu w pierdol, bo chciałeś się na kimś wyżyć. Od początku chciał wykorzystać historię Art. To, że Arasaka ją wypłaszczyła, było dla niego jak jebany prezent. Kurwa, sam by ją załatwił, żeby tylko mieć lepszy materiał. Nie powiedziałeś mi wszystkiego, Art. No, na przykład czego? Że byliście razem. Że to ona stworzyła Soul Killera, że nie żyje. Jak ma nam niby teraz pomóc? Za grobu? Ona nie umarła. Udało się uciec. Widziałem ciało. Alt przeniosła się do sieci. Kiedyś o tym dowiedziałeś? Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała? Że jest uwięziona w sieci Arasaki. Ale nie mogą jej skrzywdzić. I że nie powinienem już jej więcej szukać. Ale dlaczego? Poprosiła mnie, żebym ten jeden raz odpuścił. Bo przecież dość już zginęło ludzi na darmo. I co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem 2 ładunki termonuklearne. I wróciłeś do Arasaka Tower. A Rogue znowu poszła z tobą. Dobrze jej płaciłem. Sam powiedziałeś, że była najlepsza. Mogła przebierać w zleceniach. Ale z jakiegoś powodu pracowała dla Rocker Boya z życzeniem śmierci, który ciągle zbierał łomot od Arasaki. To były inne czasy. Wtedy najemnicy nie sprzedawali się korporacjom. Wystarczyło krzyknąć, że idziemy dojebać Arasacy i wszyscy mieli mokro w gaciach. Rogue też. Skąd wiesz, że Alt jeszcze istnieje? Minęło 50 lat, a ty siedziałeś zabutelkowany w Mikoshi. Mógł dopaść Netwatch albo Arasaka. Próbowali. Ale nigdy dotąd nie mieli do czynienia z wolną SI, która wie, jak myśli człowiek. Kiedy szukali jej na orbicie w Kryształowym Pałacu, ona już była daleko i budowała miasto duchów dla Kang Tao. Voodoo Boys wierzą, że Alt jest teraz za Blackwallem. Tam, gdzie nikt nie może jej dosięgnąć. I Bridget jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę, byle tylko nawiązać z nią kontakt. Bingo! Ocalało wystarczająco dużo danych, by przekonać Alt, że jest autentyczny. A co to niby znaczy? Dla mnie to trwało trochę dłużej niż chwilę. Zdążyłem zobaczyć spory kawałek życia John'ego. I Alt. To mogło się zdarzyć. Dane dotyczące Alt wiążą się ze szczególnie silnym śladem pamięciowym konstruktu. Wspomnienia musiały wywołać intensywną odpowiedź emocjonalną rzutowaną na twoją świadomość. Rzeczywiście. Emocji było sporo. Udało się? Tak. Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhanda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z Alt. Musimy zejść głębiej. Dalej nie ma już żadnych granic. Poza Blackwallem. Niewielu udało się przedrzeć na drugą stronę, ale nikt stamtąd nie wrócił. Ona będzie pierwsza. Czyli tak naprawdę nie wiecie, co jest po drugiej stronie. Ale niedługo się przekonamy. Te kształty, które widzę... To dzikie SI. Szukają przejścia. Ja wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Zanim przejdziecie przez Blackwall, usuń konstrukt John'ego. To nie my przejdziemy przez Blackwall. Ty przeniesiesz kod na drugą stronę. Kurwa, mogłem się domyślić. Nigdy nie zamierzałaś mi pomóc.
teraz to już nie ma znaczenia. Doprowadzisz to wszystko do końca. Okej. W tej chwili chyba nie bardzo mam inne wyjście. Idź. Jak mam przejść na drugą stronę? Brigitte? Halt. Ja z nią pogadam. Johnny. Skoro przekroczyłaś Black Wall, żeby się ze mną spotkać, to znaczy, że między nami wszystko w porządku. Rozpoznałam kod twojego engramu. Nie wiem, po co tu jesteś. Żeby dać ci szansę odwdzięczyć się za uwolnienie Zarasaka Tower. V, to jest Alt. Najlepsza netrunnerka w Night City. Alt, to jest V. Musisz uratować mu życie. Co zrobiłaś z Brigitte? Ona żyje, prawda? Tak, ale nie jest teraz potrzebna. Czego chcesz? Jaką cenę będę musiał zapłacić za uratowanie życia? Propaganda Netwatchu odnosi skutki. Wydaje ci się, że jestem demonem, z którym podpiszesz pakt? Nie mam pojęcia, kim jesteś. Wiem trochę o tym, kim byłaś. I że Johnny był dla ciebie ważny. Ale ze mną nie masz nic wspólnego. Dlatego pytam o cenę. Nie mogę ci pomóc. Nie możesz czy nie chcesz? Mogłabym spróbować. Ale nie mam dostępu do tak zaawansowanej technologii. Jak to? Przecież to ty stworzyłaś Soulkillera. Mój program ma niewiele wspólnego z tym, co potem zrobiła z nim Arasaka. No dobra. A Mikoshi jest dostatecznie zaawansowane dla ciebie? Gdybym mogła dostać się do Mikoshi, już dawno przestałoby istnieć. W takim razie deal wygląda tak. My wpuścimy cię do Mikoshi, a ty pomożesz V. Umowa stoi? Najlepsza netrunnerka w Night City nie umie się włamać do Mikoshi? Dobrze mnie tam znają. Mikoshi jest obudowany czarnym lodem, dedykowanym specjalnie dla mnie. Coś jak pasia krzyty na miarę. A ja nigdy więcej nie dam się tam zamknąć. Co konkretnie możesz dla mnie zrobić? Dotąd wszyscy mówili, że już za późno, żeby mi pomóc. Wszyscy, czyli Anders Hellman, przytupas Saburo. Jeśli użyję Soulkillera z Mikoshi, staniesz się konstruktem i będę mogła rozłączyć twoją sieć neuralną i Johnego. Później wgram twój engram z powrotem do ciała. To znaczy, że mnie uratujesz, ale po drodze umrę. Twoja świadomość zostanie zapisana w formie danych, a cała reszta przestanie istnieć. Jaka reszta? Dusza. To nie ja nazwałam mój program Soulkillerem, ale o to właśnie chodzi. Kurwa, nawet nie chcę słuchać tych bzdur. V przecież wróci do swojego ciała, tak? Nic się nie zmieni. Wszystko się zmieni. I sam dobrze o tym wiesz. Okej. Czyli mamy plan. Jak zamierzasz dostać się do Mikoshi? Stworzyłam całe armię, którym się to nie udało. W sieci. Stworzyłaś je w sieci. My z kolei stawiamy na czynnik ludzki. Jest taka rodzina nomadów, która zrobi dla V wszystko. Załatwimy ci to wejście do Mikoshi. Johnny trochę się zagalopował. Wiem, że niezbyt mu ufasz, ale daję ci słowo. Znajdziemy taką drogę do Mikoshi, żeby cię nie narazić. Mam wrażenie, że ja i czynnik ludzki mamy jednak coś wspólnego. Zgadzasz się? Tak. Jeśli znajdziecie dojście do Mikoshi, przygotuję program, który pozwoli poruszać się w ich sieci. Kiedy będę już gotowy, jak mam się z tobą skontaktować? To adres BBS, przez który możesz bezpiecznie ze mną rozmawiać. A co z Voodoo Boys? Pozwolą wam odejść. To część naszej umowy.
A więc jednak wyszedłeś z tego żywy. Na pewno nie dzięki tobie. Nie bierz tego wszystkiego tak osobiście. Chodziło nam tylko o konstrukt Silverhanda. Ty wplątałeś się w to przypadkiem. I dlatego postanowiliście mnie oszukać? Czy może tak robicie interesy? Izalt, też spróbujesz. Będziesz mnie teraz pouczać? Wolałbym raczej wyrównać z tobą rachunki. Lepsza okazja pewnie się nie trafi. Daruj sobie. Alt może i chroni cię w cyberprzestrzeni, ale teraz jesteś na moim terenie. Właśnie wychodziłem. Musisz być bardzo rozczarowany. Czym? Że jednak nie możesz mnie zabić. To już jest poza moim zasięgiem. Powiedzieli ci, czego Brigitte chce od Alt? Czy znowu się nie załapałeś na briefing, tak jak z Biochipem? Chcesz mnie sprowokować? Tak pewnie się czujesz? Tak. I jak mi idzie? Może raczej wykluczył. Nie z tobą jeszcze aż tak źle. Ja pierdolę. To było serce. Posiedź tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bla, bla, bla. Muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla. Oddawaj kontrolę nad ciałem, żałosny złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. Może masz rację. Kłócimy się jak stare małżeństwo. Czas trochę odpuścić i zaufać sobie nawzajem. Nie wiem, dokąd zmierzam. Kiedyś chciałem być najlepszy, przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałeś swoją szansę na zostanie kimś. Może. Jak to było, gdy ty umierałeś? Stałem na szczycie świata i nie wierzyłem w porażkę. Aż do końca. Dopiero teraz zaczyna do mnie docierać, że nie żyję. Miałeś 50 lat, żeby sobie to poukładać. W Mikoshi po prostu spałem. Byłem nieświadomy i nie miałem poczucia upływającego czasu. Mogli zrobić ze mną cokolwiek. Pamiętam tylko zimno, ciemność i strach. A może to była twoja śmierć? Po co Arasaka zbudowała Mikoshi? Nie siedzę w głowie Saburo Arasaki. Haha. Można kupować ludzi, indoktrynować ich, ale dopiero w Mikoshi da się zajrzeć w najgłębsze zakamarki ich duszy i przeprogramować je. Mają tam niezłą kolekcję osobistości. W tym diabelnie zdolnych, wysmażonych Soul Killerem Netrunnerów. Chyba w jakiś sposób ich wykorzystują. Czyli jak zwykle, chodzi o władzę nad rzędem dusz. Korporacje od dawna sięgają po władzę nad ludźmi. Ambicją Saburo jest zdobycie władzy nad człowieczeństwem. No to już rozumiem, dlaczego tak nienawidzisz tego miejsca.
Ono nie powinno istnieć. Ze wszystkich krzyw, które korporacje wyrządzają światu, Mikoshi jest najgorsza. Wiesz dlaczego? Odbierają ci prawo do śmierci. Tak samo jak pacjentom w szpitalu, podłączając ich do respiratora. Nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że mogą zmienić twoją tożsamość, a ty nawet nie będziesz wiedział, że stałeś się kimś innym. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. Wiesz, że robisz mi to samo, co Arasaka robi w Mikoshi? Wiem. I dlatego zamierzam ci pomóc. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. Chodźmy. Cholera, niedobrze. Przełom w medycynie. Naukowcy z korporacji Biodyne Technologies osiągnęli znaczny postęp w walce ze stwardnieniem rozsianym. SM należy do niewielu schorzeń, których nie można wyleczyć poprzez zastąpienie uszkodzonej tkanki implantem. Nie rozumiem. Arasaka ma za mało własnych ludzi? Nie chcę się wcinać. A, w samą porę. Takemura. Dobrze cię widzieć. Ciebie również, Vi. Dowiedziałem się kilku rzeczy na własną rękę. Zgadnij, komu zależało, żeby upamiętnić Arasaka same w trakcie parady. Jego mordercy. Żegrać się chcę. Ale ja wciąż nie wiem, co nam to daje. W
wpadłem na pewien pomysł. Spójrz w górę. Widzisz? Dokładnie tędy będą przelatywały platformy. Gdyby udało mi się dostać na platformę Hanako-samy, mógłbym z nią porozmawiać. Jak to dostać? Wskoczyć. Przeceniasz swoje możliwości. Nie udałoby ci się nawet z tymi swoimi wszczepami. Mam na to rozwiązanie. Kiedy ty załatwiałeś swoje ciemne interesy, ja dowiedziałem się więcej na temat platform. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu. Arasaka Industrial Park. Przygotowują je tam do parady. Jedyne, co musimy zrobić, to wkraść się na teren magazynu, znaleźć właściwą platformę i zainfekować jej systemy. Dzięki temu będziesz mógł wyłączyć alarmy, a ja wślizgnę się do środka. Da się to zrobić na 10 różnych sposobów. Będę potrzebować... Wiem czego. Już się tym zająłem. Mam zainfekowaną drzazgę. Trochę mnie kosztowała, ale sprzedawca przysięgał, że będzie działać. Gdzie kupiłeś tę drzazgę? Po drugiej stronie kanału. W Kabuki? Całkiem możliwe, że trafiłeś na dobry soft. A jeśli nie, powinienem sobie poradzić bez tego. Dobrze wiedzieć. Chodźmy dalej. Przejęcie kontroli nad platformą to nie wszystko. Martwi mnie ochrona, zwłaszcza snajperzy. Będę dla nich łatwym celem. Ale mam na to sposób. Wakako wspomniała o miejskim monitoringu. Gdybyśmy mieli dostęp do kamer, poznamy pozycję strzelców. Ty zajmiesz się nimi, ja zrobię resztę. W porządku. No tak, po prostu się zgadzasz. To spore ryzyko. Miałem dość czasu, żeby się przyzwyczaić. A teraz, co powiesz na małą próbę? Trzeba przetestować te drzazgę. Pomieszczenie monitoringu znajduje się przed nami. Wystarczy, że wejdziesz do środka i zainfekujesz system. A ty co będziesz robić w tym czasie? Może strzelisz sobie piwko? Nie piję w pracy. Za to przypilnuję ci pleców. No, do dzieła. Udało się. To jak? Zrobione. Zainfekowałem systemy. No to już wiemy, że drzazga działa. Ale to była ta łatwiejsza część. Dostanie się do Arasaka Industrial Park będzie znacznie trudniejsze. Jednak zanim to omówimy... Siadaj. Od wczoraj niczego nie jadłem. Najlepsze, co w karcie. Dziś polecam yakitori. Cokolwiek, co nie jest lokalne. Do zobaczenia jutro. Nie wierzę, że to mówię, ale ten facet może być użyteczny. To tresowany piesek, wystarczy mu dawać komendy. A kiedy przestanie nam być potrzebny, pozbędziemy się go. Wyluzuj, Johnny. Wiem, że to jeden z nich, ale mnie się wydaje w porządku. W porządku? To był ochroniarz jebanego Saburo Arasaki. Jedno ci powiem, takiej fuchy nie dostaje się na piękne oczy.
Co to jest? Yakitori. No dobrze, oto co robimy. Jeden, przekradamy się na teren Arasaka Industrial Park i hakujemy platformę Hanako-samy. Dwa, podczas parady z moją małą pomocą pozbywasz się snajperów. Trzy, dostaje się na platformę. Cztery, przekonuje Hanako-samę do naszych racji. Jeszcze pięć. Na koniec odwala nas Oda. Przecież nie będzie odstępował Hanako na krok. Oda nie ośmieli się podnieść na mnie ręki. A na mnie? To co innego. Więc będziesz się trzymać od niego z daleka. Okej. Brzmi cholernie ryzykownie, ale robiłem już głupsze rzeczy. Coś jeszcze głupszego od okradania Arasaki? Jeszcze nie. Poprzeczka wisi wysoko. Teraz się rozdzielimy. Jadę na rekonesans. Vi, mogę ci się przydać. Nie znasz miasta. To prawda. Ze swoim złodziejskim doświadczeniem. Zgoda. Załatwimy to razem. Kucharzu, daj to głośniej. Dlatego też podjąłem decyzję o tym, by podwoić liczebność personelu militarnego na terenie Night City. Prezydent Meyer stwierdzi, że łamie ten pozbył się ostatniej przeszkody, żeby sięgnąć po władzę. A oni tak po prostu mówią, oddali. W takim razie, jak nazwać zabójstwo mojego ojca? Czy to nie była prowokacja? Czy to nie była... Arasaka. To był monolit. A pierdolony Yorinobu zrobił w nim wyłom. To od niego się wszystko zaczęło. Frakcje. Walki o wpływy. Całe to gówno. Frakcje? To tam jeszcze są jakieś frakcje? Trzy główne. Kiji, Hato, Taka. Frakcja Kiji tęskni za starym porządkiem. Stoją murem za Hanako-samą. Liberalne skrzydło, czyli Hato, wspiera Michiko-samę. To wnuczka Saburo-domu, mało o niej wiem. Są też ci zdrajcy z Taka, wspierający Yorinobu. Plus szereg pomniejszych frakcji, które... O których opowiesz mi kiedy indziej. Skąd u Yorinobu wzięła się w ogóle ta cała rebelia? Nie wiem. Być może wkrótce go spytam. Osobiście. Nie rozumiem tylko, czemu Saburo Arasaka na to pozwolił. Mógł złapać synka mocniej za kark. Arasaka sama był zdyscyplinowanym i silnym człowiekiem. Najsilniejszym, jakiego poznałem. A jednak w kluczowym momencie pozwolił sobie na pewną słabość. Wobec Yorinobu? Wobec swojej córki. Kiedy Yorinobu założył tę pierdoloną bandę i wypowiedział wojnę własnej rodzinie, Arasaka-sama mógł ich zgnieść jednym rozkazem. Ale tego nie zrobił. Nie chciał sprawić córce bólu. A kiedy Yorinobu wrócił z podkulonym ogonem, to dzięki jej protekcji dostał drugą szansę. Rozumiesz? Tylko ze względu na Hanako-samę nigdy nie poniósł konsekwencji. Tym razem może być odwrotnie, jeśli tylko Hanako uwierzy w naszą wersję wydarzeń. Może odezwą się w niej wyrzuty sumienia? Najpierw musimy się do niej dostać. Zabierasz się ze mną? W porządku. Chodźmy stąd. Mam nadzieję, że smakowało. Zapraszam ponownie. Trociny i plastik.
Chodź. Znalazłem dobry punkt obserwacyjny. Musimy tylko się tędy wspiąć. Okej, teraz tędy. Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. Powiedziałbym, że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś? Gdyby było na co patrzeć. Tak bardzo nie cierpisz Night City? Chyba po prostu tęsknię za domem. No dobrze. Poszukaj słabych punktów w zabezpieczeniach, a ja zastanowię się nad dywersją. Arasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. Jakiś mały sabotaż odciągnie ich uwagę od platform. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj, niech ta stara luneta się do czegoś przyda. Zaczynamy? Zaczynamy. Jest mostek, ale obstawiony ochroną. Pójdziemy tamtędy, jeśli nie znajdziemy niczego lepszego. Ulicę przecina coś, co wygląda jak tunel techniczny. Może prowadzić na teren magazynów. Widzę systemy łączności, silnie strzeżone. Nadawałyby się do dywersji. Te rury, widzisz? Dałoby się po nich wspiąć do środka. To już jest coś. Ten transformator przy murze? Dobre podparcie dla nóg. Zamaskowane działka przy bramie. To ostateczność. Nie chcemy tam zginąć. To by chyba było na tyle. Tak, mamy już wszystko. To co, idziemy? To powiedziałeś przed wejściem do Compeki Plaza? Chcę mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy. Powinniśmy trochę tutaj poczekać. Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy. W porządku. Zaczekajmy. Co?
Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Widzisz? Kot. Ładny dachowiec. Myślałem, że zniknęły z miasta. Pierwsze zwierzę, jakie widzę w Night City, nie licząc karaluchów. Pierwsze wymarły ptaki, potem psy. Koty utrzymały się dosyć długo. A może to Bakeneko? Co to jest Bakeneko? Kot duch. Przynosi nieszczęście. Potrafi przywracać do życia zmarłych. Kot duch? Może, kto wie. Moja babka znała dziesiątki historii o Kitsune, Kappa i właśnie o Bakeneko. Gdzie się wychowywałeś? Pochodzę ze slumsów Chiba 11. Kiedyś bardzo chciałem się stamtąd wyrwać. Cóż, czas wymazuje złe wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. Pamiętam swoje dzieciństwo. Skoki między dachami budynków. Żelazisty smak krwi z rozbitych warg. Pamiętam zapach mułu z kanału. Chodziliśmy tam z chłopakami prać koszule. Czasami po slumsach jeździły korporacyjne transportery. Marasaka wybierała dzieciaki. Mówiło się, że tylko spośród tych czystych. Transportery, mówisz? Opancerzone. Chiba 11 miała najwyższe statystyki zabójstw w Japonii. Pewnie nadal ma. Werbowali was do korporacyjnej armii. Tak. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało. Dyscyplinę, regularne posiłki. Jak gdy okazało się, że jestem zdolny również dobrą edukację. W jaki sposób korporacyjny trep zostaje zaufanym człowiekiem Saburo Arasaki? Miałem najwyższe noty w akademii. Potem trafiłem do oddziałów specjalnych, ale o wszystkim przesądził talent Arasaka sami. Nie mów, że wpadłeś w oko samemu Saburo. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie zostaje się, dokonując słusznych wyborów przy niepełnej wiedzy. Arasaka sama potrafił zajrzeć w ludzką duszę i spośród setki stojących na baczność kandydatów wskazać palcem tego, który będzie mu służył najlepiej. Jedyne, co musiałeś robić w zamian, to likwidować wrogów Saburo. Mówisz, jakbyś mnie osądzał. Nie masz do tego prawa. Ja, w przeciwieństwie do ciebie i twojego przyjaciela Wellsa, nie poszedłem na skróty. I niby ty masz czyste ręce. Nikt nie ma czystych rąk. Pytanie, w jakim celu je sobie brudzisz? No to powiedz, w imię czego brudziłeś sobie ręce? Najważniejsze, co dała mi Arasaka, to system wartości, których mogę się trzymać. Tak po prostu. Ty brudzisz się dla pieniędzy. Ja w imię zasad. Nie wszyscy chcą wysługiwać się korporacjom. Aha, bo złodziejstwo jest szlachetniejszym zajęciem. Przynajmniej nie pomagam w drenowaniu świata i ludzi ze wszystkiego, co cenne. Korporacje potrzebują pieniędzy i zasobów, żeby utrzymać porządek. Kto niby ma nami rządzić? Skorumpowane rządy? Motłoch przyssany do paśników? Krytykanci i nihiliści jak ty? Daj spokój, nie każdy chce zmieniać świat. Niestety. Dobra, mam już dosyć tej dyskusji. Czasami chciałbym zostać nomadą. Uciec od świata. Zapomnieć o wszystkim.
Nie jest jeszcze za późno na zmianę. Jak to mówicie, nie nauczysz starego psa nowych sztuczek. Wiesz, co myślę? Co? Że wtedy w Konpeki obaj straciliśmy kogoś bliskiego. Nie pogodziliśmy się z losem. I dlatego szukamy okazji do sprzeczki. Wreszcie zaczynasz mówić sensem. Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Chodzi o Wellsa. O Jackiego? Mów. Kiedy ja ruszyłem twoim tropem, inni poszli za Wellsem i przechwycili jego zwłoki. Nie rozumiem po co? Żeby jego matka nie mogła mu wyprawić porządnego pogrzebu? Arasaka zna sposoby na pozyskiwanie informacji od zmarłych. O czym ty mówisz? Nie pytaj mnie o szczegóły, bo się na tym nie znam. Wiem tylko, że używa się do tego Soul Killera. Z ciała Wellsa da się stworzyć engram. Uszkodzony i niepełny, ale jednak... Skurwysyny. Gdzie trzymają konstrukt Jackiego? Nie wiem. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Nie wiedziałem, czy mogę ci ufać. To się zmieniło. No i Bakeneko sobie poszedł. Znajdzie swoją drogę. My też znajdziemy. No dobrze. Czas rozruszać kości. Kurwa, coraz gorzej. Nie wyglądasz aż tak źle. Będziemy na łączach. Zajmę się dywersją, tak jak mówiłem.